Szanowni Państwo, od 18 do 20 października spotykamy się w Katowicach na drugim już Międzynarodowym Kongresie Jakości Kształcenia. Czym jest owa jakość kształcenia? Pojęcie z pozoru łatwe w interpretacji, rodzi jednak wiele pytań i wątpliwości, zarówno w samym środowisku akademickim, jak i poza nim. Systemy zapewniające wysoką jakość kształcenia, choć bezsporne co do wagi i wartości samego zagadnienia, bywają inaczej rozumiane przez przedstawicieli różnych uczelni, dyscyplin naukowych czy obszarów badawczych. Często inaczej rozumieją je studenci, nauczyciele akademicy, pracownicy administracyjni, a jeszcze inaczej władze szkół wyższych. Przebieg oceny jakości procesu kształcenia wymaga zatem uwzględnienia wielu perspektyw, na które składają się zarówno czynniki wewnętrzne, takie jak oczekiwania studentów i nauczycieli akademickich, ale i zewnętrzne, związane z finansowaniem działań uczelni, przepisami prawa o szkolnictwie wyższym, relacjami z otoczeniem, czy wpływem rozwoju technologicznego na sam proces uczenia się. Wskazane wątki stanowić będą zapewne inspirację do dyskusji i wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk pomiędzy przedstawicielami środowiska akademickiego, zarówno w perspektywie krajowej, jak i międzynarodowej. Serdecznie zapraszam do udziału w obradach drugiego Międzynarodowego Kongresu Jakości Kształcenia, głęboko wierząc, że możliwość uczenia się od siebie nawzajem jest bezcenna. Do zobaczenia w Katowicach, także w obiektach Politechniki Śląskiej.